Witam widzów kochanych. Zagrałem sobie Kasantę, bo go nerfią. I tanków nerfią na topie. Ja się dziwię, bo Kasantę jest moim zdaniem z lepszych pików w tanku? Znaczy jak jest tank-tank meczem na topie, nie? Elo Santa getting hacked. No nie, czemu jest jakiś horny Yasuo? To widać, że to jest Eune, te niki piękne. Andrzej obejstrał, właśnie też mignął mi ten. Czemu na Timoszka gramy? No dobra. Nie jest tragicznie, bo spróbujemy w tej grze nastakować MR-ów, tylko zobaczymy, czy Timoszka jest mądry i pójdzie w jakiś hybrydowy build. No Timoszek ma kill potential na Kasantę. Czekajcie, wziąłem double resisty, no wziąłem graspa uselessa, którego nie sprokuję nigdy. Chciałem sobie pograć, bo pierwszą, ja nie tylko raz zagrałem wtedy i jeden odcinek jest na kanale, jak wyszedł i za mało jeszcze o nim wiedziałem. No mi tam pisaliście dobrze, to ja tam nie wiedziałem tej teorii tak jeszcze, nie znam, że z tą arką trzeba poczekać, bo nie ma jej sensu na full HP rzucać, nie? Jest taka, powiedzmy, ten... sytuacyjna, nie? Że trzeba potem na przykład wpierdzielić się, wytankować trochę i potem polecieć. TW jest mocarne. Pytanie, czy drugie maksymum, nie wiem, się daje, że ele, bo na E dash spada, nie? Znaczy cooldown spada. A jak potem w tej formie na Zomniwampy, to ten dash nie ma cooldownu w ogóle. No i ten pasywka jest główną siłą Kasanty. No i te to jest, no. Luty jestem już. No mogę niby z trzeciego Kugo jakoś poszmyrać, no. Ale to jest tak niefajny matchup. Znaczy ogólnie każdy mecz na topie. I pluje we mnie. Każdego miniona muszę krwią zapłacić. No ale ten się do mnie puszuje, więc git. A jeszcze runę teraz zgridowałem. Nie wziąłem second winda na Teemo, to jest tak mocne. Mogę się podczas doty odpalić. Jak Jarvan wam przyjdzie, to zawsze Teemo flasha pali. No. Takie matchupy są trochę smutne, ale da się je przeżyć, nie ma tragedii jeszcze. Ten Topo Strikes. A ta pasywka bije procentówkę, dlatego jest taka fajna. I ona chyba nie ma jakiegoś cooldownu dużego, się w ogóle nie ma. O, mają dużo AP. Tylko ZX będzie, znaczy tylko Z będzie. Jarvan podszedł tutaj, widzę, że robi. Pluje we mnie. Ja mogę każde jego plucie w sumie E zagrać, to nie aż tak nie boli. Q na pewno. Ale jak Teemo mnie nie zabije, no to cała ta magia linii tutaj nic nie daje im. Kuza zacznę stakować, ale nie wiem, czy ten Jarvan się zbliża. Nie wciągnęło go, słabo. Dało się to fajnie zagrać. Jakbym jeszcze te miniony bardziej spotyrał, dało się go po dwie wciągnąć, żeby nawet... Może nie sfreshował, ale... AP by dużo stracił. No tak chciał na ręcz meczapy grać pewnie. On ma prawie zawsze 100 points, uważaj. No i tak jeden na jeden przegrywał. Jeszcze Teemo killa dostał. To nic nie poradzę, no Teemoszkę wziąć zawsze prajo. Andrzej już pewnie się na mnie wkurzył. A mógł na topa po prostu podejść, szczerze mówiąc. A nie próbować tego Teemo, z tym Teemo bić. A to nie jest dobry dla mnie wiadomość. Ale już teraz taki meczap grałem, że jestem tyrany z błotem, że już umiem to grać. No bo to jest czistniczek, nie? No to za dużo widać tego Kasanta, on niczym nie zaskoczy. W CS-ach aż tyle nie tracę, on też wszystko dobije. No jest skazany na Teemoszka po prostu. Historia prawdziwa. No nie ma TP-ka teoretycznie, z czym mogę wrócić? To jest najlepszy majtanem taki teraz na apeków na topie. Tylko ja nie wiem, czy on jeszcze on może build zmienić. Uwaga, gra prezydia, tak, to może pójść w AD.
Sak chyba poczekał na jego bak. Sak są głównie magiczne obrażenia, no ale on pluje dużo. Co taki Timoszyk może pójść? W Błotka może pójść, mnie rozpierdzielić, we wszystko może pójść. No i maście mi te plejty, no. On stoi tam, niewidzialny, nie? Może przepraszałeś tylko. On tu jest cały czas, nie? On tu jest. Może do krzaka przepraszować. Stoi tutaj. Tu jest teraz. Ale zabawa z tym Timoszkiem, no. Ale czasu tyle marnujemy, że... Ale nie milą HP miał nawet. No może przepraszałeś, tego się boję. Dobra, no nie wiem, no siedź tam. Co ja mogę poradzić tej Katarinie? O, zabiła go w końcu, ale za... Nie zmarnuje się. Katarina trochę traci, to jest prawda. Pierwszy gras sprokowany, widzowie. Enjoy chat restriction. Zobaczymy, muszę poczekać, co Timo złoży. Ale i tak chyba. Jak gram na dwóch apeków, to zrushowanie Jaxxu nie jest takie głupie. No Hardsteel odpada niestety i takie inne itemy. Inną opcją jest, że złożę to po prostu. To też jest popierdzielone przecież. Dobra, zrushujmy to. Ten item. I tapować? AP idzie, no to okej, okay, to dobry wybór. Znaczy AP, no na szola złoży. No widzę, że Drive ma freelinie na bocie, a znaczy, przecież nie. Ale ładnie tam tańczył. A czemu się ta pasywka tak szybko włączyła, nie? Bo ja mu chyba obrażeń tutaj nie zadałem z tego Q ostatniego. I mu się szybko ta pasywka włączyła. Bo on w kombacie nie może tej pasywki włączyć. Tak by stanął, wcisnął BS i nic nie robił. A wziął ten na City? Nie, wziął tego. Mogę się z nim bić, ale nie mogę za dużo HP stracić. Tak to wygląda. To jest tak, że on tu ma darmowe plejty pod tym wyrem. Może ci się nie opłacało na pewno. No trochę nudny to play, no ale takie też trzeba pograć czasami. Nasrane, grzybobranie. No bo Cassandra dostanie i nerfy na siebie, jeszcze mu Jaxxu z nerfią. Chciałem pograć sobie przed nerfami. Czy tego smoka oddali. Widzę, widzę, chciałem tylko wierzę pilnie. Ładnie. Nie wiem, że tak dalej napiszę, że tego Timo, naprawdę, bo nie zcierpię tego. To było fajne użycie R-ki. Powinienem przepraszać ten Timo. No, nie wiem, to było tak przeszczytelne, że go zerkuję, nie? Co innego mogę zagrać. Jeszcze widziałem, że Jarvan idzie. On czeka na niego, czy co? Ma Ignite'a, to jest takie niebezpieczne. Ja tylko plate'a biorę i uciekam, no. Nie zdążę, mi też może wziąć. A jeszcze piźnięcie się zładował, to ma tak mały cooldown? O ja pierdziel, idę, idę. Dobra. Teraz się sam wypierdzielę. No bo jest
Nie wiem, po co tu podchodziłem w ogóle. Dobra, no, TPK nie ma tragedii, ale... Jarvan miał R-kę, no ale też by Teemo by 2 kille miał. Nie, no kombo źle zagrałem, kombo źle zagrałem. Moja wina, moja wina. Tylko jak to krótko ładuje, to w ogóle nawet nie bierze kogoś pod pachę, więc najlepsze to jest, że kogoś przerzucam i potem go biorę z W na taki ręcz w top matchup. Rozpierdziela mi te plejty. To biorę, bo to mnie movement mi da, żeby go dogonić, tylko na razie bez buta to i tak to nic nie działa, jeszcze z butem to będzie spoko. No głupia śmieć trochę. Jak miałem R-kę, to bym przekopał tego małka, ja to samo bym zrobił. Po coś te włożyć? Już nie wiem, to ma za duży cooldown. Ten smok mnie martwi, ja bym chciał tego smoka. Kajtuję. Nie wiem, czy nie powinienem wierzę podejść z takim HP i piznąć, że chyba powinienem. No, póki na szala nie ma, to na bezliczki mnie nie zabije. Na ten Teemo nie musi nic nadzwyczajnego robić, no po prostu musi... Musi po prostu odejść jak się świecę, o. Jest małka gdzieś na mapie? Tak, to bym podszedł bardziej pod tą wieżyczkę. Nie, to jest tak powolny, to jest takim, ten Cassanto jest takim trollkiem. 58 zredukował. No na linach to zrobi różnicę, jak będziemy chciał 100 do 0 zabijać. Buta muszę mieć drugiego, tak go nie zrandownuję bez buta. Muszę mieć buta ulepszonego. Dobra, wieżę powinienem pisnąć, teraz to zrobię. O to, że tu playta nie biorę w tym matchupie, jak mam tyle HP. No możemy to samo znowu zrobić. Ładnie. Ten Teemo gdzieś grzyby stawia, nie? More babies, to są darmowe killy. Darmowe killki są. No ale nie, no. Topa, Grand Tank Cassante. No ja nie mogę damage iść, nie? Bo zabijam swoją postać tym, ale mam 4 plate, stopa jest superowo. Merski? No merski chyba. Mimo wszystko, tabiki też byłyby dobre, ale... TPK przetrzyma, żeby drużynce pomagać i tyle. Jestem giga silny. Timoszkę w korzenie nie dziwię mu się. Ale mógłby bardziej agresywnie grać na tym topie, żeby mnie próbować zabić. Od minionów powinien bardziej wave manipulować. Znaczy jakby chciał perfekcyjnie grać, ja nie mówię, że musi to robić, nie? Bo wtedy odcinacie kogoś od wave'a i macie zawsze kill potential na nim. Ma na szorę. Ale też nie podchodzę i nie daję mu głupio ataków zrobić, tylko jak trzeba dobić. Ma flasha czy nie? Ma. Właśnie dzięki temu mogę go zrandownować, bo on tak popierdziony movement speed, że na tych slowach jego nic mi to nie zrobi. Katarina go zabije. Ale nawet jakby go nie zabijał, to on tak by musiałby wieżę oddać. Nie jest to pierwszy turret, ale dalej turret. Napierdziela ten Cassante, no. Jak te basiki wkładacie, to on tak napierdziela. Bo jest taki, że ma flanki dobre tylko. Jak tak się pojawia przed teamem, stoi w takiej stójce z enemy teamem, to on tylko tankuje, no. No chyba, że jakiś ten kusy nas takuje wcześniej.
Kurde, powinien tam być na bocie. Ale tak biorę dżunglę Maokajowi. Też jest git. A, to już umarli wszyscy, nie ma co tam iść. Chyba też zostanę. No, z Ignite'em może mnie zabić teraz. Kurde, szkoda, że Zed się unifiduje. Dla nas Objective Bounty? Naprawdę? Aż tak przepierdzielamy? A czemu oni pojedynczo tam podchodzą? No, ten Omnivamp. A Zed do mnie przyjdzie, mnie zshandownuje zaraz. If so much babysit on top, of course you win. No wiem, że wygram, dlatego... That's why I fight. No co mam zrobić? No chłop mi przyszedł na topa, lol, chłop pierwszy raz ligę włożył. Jungler pomaga komuś na linii, to chyba się spodziewa z tego, że ten chłop będzie potem 1-1 wygrywał, nie? No to jest cała logika. Ale może on też tak pisze po prostu, że... Czy nie, no po prostu chcę uzasadnić, dlaczego przegrywa, no. No, moim zdaniem jakby w na Shortstuffa poszedł, znaczy raczej w tego, w Krakena. A też nie wiem. Za mało teamu gra, żeby wiedzieć. Ja wtedy nie mógł Resistów stakować, musiałem tabiki na przykład zagrać. Już, że blind dłużej trwa, to już mnie to też to boli. On jest taki, że Zed będzie rozpierdzielać. No muszę jakoś teamkowi pomóc, no, mam TPK teraz. No to już, co ja tutaj zrobię? Zanim tam tepnę, to ten Draven zmartwychwstanie jeszcze. Trzeciego dnia. A nie ma, znaczy nie mamy Alistara w sumie. Jest Katarina, Timoszek zejdzie z góry. Ale w sumie jak Zeda nie ma, to ja myślę, moim zdaniem powinniśmy bić. No właśnie. Stań za mną. Ja go rozpierdzielam tą pasywką. No, chyba, że stoję w miejscu, nie ma merki. A mnie ten Zig skurza za ścianę. I Moszkę nie szedł. Oni z tym Dravenem tam próbują robić. Tak karmią tego Dravena trochę. Timoszek szedł z góry. No i chyba się nie chce im grać. Jakbym tu Jaxa miał, to by to strasznie lepiej wyszło. Tepować? Gdzieś tepuje. A on do góry gdzieś idzie. Jeszcze na wave'ie tepuje. No zabije go Jarvan. Dobra, no to git. No taki był sens tego TPK całego. Na tym się nie da na tej formie przychodzić. Draven idzie na górę, okej, biorę to. Myślałem, że będzie uciekać w prawo i gdzieś tutaj zacznie recalować, bo tak większość ludzi by zrobiło, która chce save zagrać, ale on jeszcze chciał dżunglę ukryć. O kurde. O, to jest problem, że te basiki nie biją nic jak pasywki, nie ona stakowane. A za to CDR-a gada. Tyle co ja gier w tych starych sezonach zagrałem na Zeda, Magami i te shurikeny jego. Co chwilę, piękne. No ok, ma maskę, to też mnie pali dużo. No idę, ja muszę chodzić i pomagać. To CDR-a ma mało w tym bildzie. Ty, coś tu idzie, co to jest? Nie wiem, zaczynamy to, czy co? To jest drewane. Ja nie wiem, czy mam bić smoka, czy tutaj, bo nie wiem, jak to Zed przyszedł, to fajnie by było na nim zrobić agro. Nie, to jest ma ok. O ja pierdzielę, jestem po złej stronie. Nie, no, tu pięciu jest. Powinniśmy wszyscy pójść do tego pytajnika i Maokaja zabić, taka prawda.
No, nie, zgrania zabrakło. Może powinien zostać, no ale... Ja tak nie jestem w stanie zatrzymać ich wszystkich. Shutdown taki ze zigzagów, bo jego pierwsza śmieć taka głupia, że już myślałem, że chłop już 10 lat się wywalił. Co on, czemu w prawo nie poszedł, tylko przez dżunglę? Ale ja powinien oddawać im, bo nam będzie obrażeń brakować. Pytanie, co teraz? Sunfire? Uwalam te resisty dalej stakować w ich team. Ale nie będę się wave clear'a w ogóle. Sunfire jest za dobry chyba, żeby go nie złożyć po tych buffach. To jest 500 HP przecież dodatkowego. Sunfire into co? Jakiegoś Mava nawet bym złożył dla tych CDR-ów, tak nie żartuję, i tego Omnivampa, co... No, ej, Mav nie jest taki zły przecież, nie? Ja idę. O, doczołgam się zaraz. No i co ja mogę zrobić? Czy on na mnie nie poczeka, no? Ale to jest tak na lag, jeszcze jest zdecydowany z tych wszystkich postaci. No wiem, no nic nie widzę, ale na pewno robię tego barona. Ja zciepię tymi szurykanami i o CDR-ach chłop narzeka, to mi się najbardziej się podoba. No i te maski w końcu wypalą. Tak mnie kajtują. Każdy damage zadaje jest ważny. Tu jest małokę. Zdążył, myślałem, że nie zdążył. No kajtują nas jak świnie. Jak świnie nas kajtują. Nie umiem w jeden target wyjechać, naprawdę. Ale mają tak wkurzający team, wszystko znika. Albo się przemienia w nasionko jakieś, albo zapierdziela nam więc pidzie takim powalonym. No ja chciał więcej robić, no ale co ja mogę zrobić? No chciałem w Zeda wejść, myślałem, że jak go zerkuję, to nie będzie mieć... W sumie mu zmienili, że on ma teraz full z tego burzy wywrócić, tak? No tak. Ale myślałem, że czas się skończy w sumie w głowie, tak miałem. Patrzcie, chłop na CDR-y narzeka. On w sumie ma 99. Nie no, spróbujmy coś tu pograć. A, poddali się. No szkoda, że Zed się sfidował jako jedyny AD u nich. GGS. No SS. Jakoś to super nie zagrałem, ale wolę, szczerze bym wolał, żeby było w ogóle Jarvana, nie było ingerencji na topie, no ale Teemo sam się prosił o ganki.